Reklama. Drodzy Państwo, po tym pięknym i epickim dżinglu zapraszam Państwa na drugą wersję Home Edition Shoutoutu. Tym razem zatytułowałem ją, nie wiem czemu, Termos w balonach. Bo zanim obejrzycie kolejną fascynującą, mam nadzieję, sesję albo film o RPGach przygotowany dla Państwa specjalnie przez kanał Termosa, chciałbym, byście byli Państwo poinformowani, że kanał Termosa współpracuje z G2A. Miejscem, marketplacem w internecie, w którym można kupić różnego rodzaju rzeczy do swojego hobby, do grania, czy to w gry komputerowe, czy w gry planszowe, czy w gry fabularne, whatever. Więc joysticki, maty, krzesła, kostki, gry, instrukcje, plakaty, pewnie różnego rodzaju dobrodziejstwo. Zajrzyjcie, możecie poprzez link na dole w opisie tego filmiku, bo wtedy także wesprzecie kanał Termosa. Jakże tego nie zrobić? Chyba wszystko powiedziałem. Chyba mniej martwo niż w pierwszej wersji, więc, drodzy Państwo, miłej zabawy na kanale Termosa, a pożegna Was kilka wersji. Zobaczył słońce i umarł. There's always the sun. W kontekście zobaczenia słońca i umarcia jest coś takiego, co może przy tworzeniu omawialiśmy, ale są takie, są zenith abilities w tej grze. Czy to był twój major beat? Nie, znaczy nie, mój major był, to był mój cel postaci. Zenith abilities to jest właśnie coś takiego, że się spełnia ten. I to, nie wiem, czy czytaliście, ale każda klasa ma je zupełnie odjechane, typu zamieniasz się w pociąg, który krąży po sercu i takie rzeczy. Nie czytałem. To jest warte zobaczenia do inspiracji, bo tam są te zenith bitsy, nie? Mhm. I na przykład w przygodzie jest dotrzyj do tieru czwartego serca, czyli do samego serca. I potem się dostaje umiejętność, która używa się tylko raz. To jest umiejętność, która kończy grę. Jest tak potężna. Okay. Ja bardzo Was przepraszam, tym razem ja muszę uciekać. I zobaczymy się następnym razem. Dziękuję bardzo. Papa. Cześć. Czołem. Papa. Ja też. Ja de facto też. Ale fajny był ten twist z, jakby z Holsom Kraliną na końcu. Tak, to mi się podoba. On nawet nie jest Holsom, co no wie, wiadomo, nie? Ale wiadomo, że to jest jakiś przypeks, ale przełamanie tej estetyki jednak mocno turkistycznej, zajebistej, ale jakby ciężko już ją eskalować, nie? Więc przełamanie czasem jest bardzo dobrą metodą na fajną scenę. I zajebiste z tą odwróconą geometrią i wyszło ci to ciężko wyjaśnić w RPG-ach takie rzeczy. Mhm. Zawsze mam ochotę robić takie rzeczy, potem sobie myślę, fuck it, kurde, ty. Ciężko to w ogóle wyjaśnić, o co chodzi, nie? A ty to jakoś tak dobrze opisałeś, że łatwo było sobie to zwizualizować. Miałem wrażenie, że nie zostaliśmy tam na tyle długo, żeby mieć wątpliwość, która wymaga wyjaśnienia. To było takie, bo ty zaproponowałeś, Józef,
Też fajny pomysł. Po prostu pomyślmy o tym, że jesteśmy odwrotnie i to już zadziała. I ty w to, Maciek, wszedłeś i powiedziałeś, i po chwili jesteście już tam. Więc wydaje mi się, że osiągnięcie sprawiło, że nie było co się zastanawiać nad wątpliwościami. Też mi się bardzo podobało. Super. Podoba mi się teraz... Kurczę, bo nie wiem, jak mówić na to wszystko wokół. To jest no, serce, okolice serca. Nie wiem. Pomogę przedsionki. Słucham? Aorty. Pomogę przedsionki, aorty. Tak. To, co eksplorowaliśmy, że było, że też były fajne różnice, że poczuć, można było poczuć, jak zmieniamy otoczenie, jak się zmieniają te domeny, tak? Że były te kręte korytarze, tu nagle jakieś robactwo, że można takie różne miejsca też znaleźć w tym horrorze. To jest fajnie, myślę, że tym fajnie można grać, nie? Tak. Ja trochę już zasypiam, a jeszcze muszę przejadać ten kawałek, także kończę, lecę. Bardzo było fajnie, zasypiam nie dlatego, że sesja, tylko zasypiam dlatego, że wstałem już tutaj i miałem wycieczkę z pracy wcześniej. Ale co, za tydzień, ale tak. To już za tydzień jest finał? Tak jest. No tak ma być. Damn. To będzie gesto, to dobrze, dobrze. Kto przyszedł? Dobra, to trzymajcie się, pa pa. Trzymaj się, dzięki. No. Głupio jest też powiedzieć, że się jest zmęczonym i czy trzeba odpaść. Wszyscy chyba jesteśmy, nie też ty. Nie, ja tylko chciałem zapytać, czy udało się zrealizować te cele z poprzedniej gadki? Czy udało się lepiej robić te cięcia, przeskakiwania pomiędzy postaciami i tak dalej? Lepiej. Wydaje mi się, że jeszcze były momenty takiego dłuższego bycia na jednym, w sensie na jednym obiektywie. Nawet teraz nie powiem kiedy, ale miałem wrażenie, że... Bardziej na początku niż później, tak. Nie? Tam gdzieś przy wagonie może trochę tak się roz... Ale dobre to jest, to co w walce zrobiłeś, też jest dobre poza walką, czyli najpierw zebranie wszystkich deklaracji, a później ich realizacja. To daje takie graczowi, że okej, ja już powiedziałem, ja MG wie, że co ja chcę, więc też umieści to sensownie, bo czasem jest strasznie głupio, jak ktoś coś robi, a twoja postać by 10 razy zareagowała, nie? A nic nie robi, nie? Deklarację zbierze, to można coś tu. I też można wtedy, jak ktoś drugi mówi, wpadnie jakiś pomysł, mówić, a to czekaj, to ja ci w sumie pomagam, jak ty to robisz. I jakoś najpierw ułożyć kolejkę zdarzeń, a później, no to pomaga. To w ogóle bardzo fajne były i te owady, i potem ten pająk, który je wypluwał z siebie. Bardzo mi się podobały. Ja mam z kolei dzisiaj spostrzeżenie takie, że to jest moje kolejne spotkanie z grą, powiedzmy, eksploracyjną, taką delwującą. I na dłuższą metę brakuje mi tego, żeby treścią sceny było to, że się kłócimy o coś, że się namawiamy o coś, do czegoś, że tak naprawdę ze sceny na scenę jest poznawanie świata i mi to na dłuższą metę nie wystarczy jako fan, to zadziwienie wchodzi, bo fajnie wymyślasz te krainy, rzeczywiście zgadzam się z Sebastianem, czuć zmianę każdej z tych domen, to czuć, ale próbujemy wywoływać dialogi pomiędzy sobą. Ale nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że takim nadrzędnym celem jest to, żeby iść dalej, przez co po prostu i tak idziemy dalej. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, już też jestem zmęczony. Wiemy, o co ci chodzi. Wiesz co, Wojtek, mi się wydaje, że problem jest taki, że nie było miejsca, tak jak powiedziałeś, na różne opinie, co zrobić. Jakby, nie? I teraz... Można to osiągnąć w takiej eksploracji na dwa sposoby. Albo dać, nazwijmy to, puzzle do rozwiązania, nie? Tylko ja nie lubię akurat puzzli do rozwiązania. W sensie nie lubię jako gracz, więc ich nie wrzucam jako mistrz, bo ja nienawidzę, jak mi ktoś każe coś odgadywać, co poeta miał na myśli, mnie cholera momentalnie trafia, nie? I no, tak mam, no. No bo to nie jest zgadywanie, tylko to jest wymyślenie, co ten wymyślił sobie, co tak, to tak, wymyślił. Tak. Po prostu ja jakby nie ten, nie? Nie przepadam za tym jakoś tam szczególnie, zwłaszcza jak nie ma do tego narzędzi takich jak w DD-kach, nie? Bo w DD-kach to masz narzędzia typu czar, wykrycie magii, kurde, tam identyfikacja i masz i możesz to tak załatwiać, nie? A jak masz coś tam wymyślać, to się robi ten, tam, którą dźwignie tamten. Ale można to robić takie puzzle środowiskowe,
Ja to próbuję wstawiać, ale mam wrażenie, że wy nie, jakby nie żyjecie tym jakoś specjalnie. Typu, więc to od pewnego momentu zacząłem pomijać, nie? Typu, Boże, przepaść w dół i teraz co tu musimy wymyślić, żeby jakoś zejść na dół, nie? Mhm. Albo zerwany most, co zrobić, żeby go przekroczyć? Rwąca rzeka, jak to zrobić, żeby przez nią ten. I wtedy mogą być różne koncepcje, różne opinie, pomysły. Nie taki, taki prosty puzzle, ale nie, że ten, tylko wiesz, nie? Bo druga rzecz to jest, no i zawsze może być NPC, z którym by trzeba było pogadać albo coś tam zrobić, no i to do, jakby dotarliśmy, tylko no zajęło nam to trochę czasu, bo szczerze mówiąc nie spodziewałem się, że aż tyle nam zajmie ta pierwsza część cała, nie? Myślałem, że to szybciej mychniemy. A i tak miałem wrażenie, że całkiem idziemy do przodu, w sensie tak jakby nie zmulamy na niczym. Tak, tak. Znaczy ja nie spodziewałem się, że aż tak dużo... Tak, znaczy ja wszedłem w to, co byście robili w tym wagonie i myślę, że z korzyścią, nie? No były tam jakieś ciekawe takie... Ja też tam nie chciałem przedłużać. No opowiadając do tego, co tu zaczęliście, trzecią jeszcze rzeczą, którą można robić, żeby tą eksplorację urozmaicić w opinie i jakieś dyskusje, jest nieliniowość drogi pod względem wyborów w miarę jaśniejszych, typu droga przez góry, droga przez morie. Konflikt tak, tak, ale wtedy masz, zobacz, to co trochę tutaj, czyli masz jedną decyzję, która została jakby podjęta, nie? I później ona będzie konsekwentnie realizowana aż do zwycięstwa. Tak, ale jest kwestia skali, nie? Że możesz zmniejszyć tego skalę. Tak, tak. Po prostu przykład jest jasny, jasny. No, ja chciałem coś takiego zrobić, ale szczerze mówiąc, jakby... Nie byłem w stanie wymyślić, jak wam dać te argumenty do gadania tutaj, nie? No bo wy eksplorujecie obszar, którego nie za bardzo znacie. No to teraz, co ma być argumentem, że w lewo, a co ma być argumentem, że w prawo? I na przykład w Mori, w Tolkienie jest taka scena, to oni tam stoją dwa dni i w końcu Gandalf mówi, że idź za swoim nosem, nie? Że z tych dwóch śmierdzi bardziej, więc idźmy tędy. Więc... To jest fajne w literaturze, bo to jest śmieszny tekst, ale jakby w RPG-u to mam wrażenie, no jakby co to da, nie? Tak, no. Tu w tym wypadku, jak już wchodzimy na ten bardzo nieznany teren dziwności, to tak, bo wcześniej szukając tego można odnieść się do doświadczenia postaci i wspomnień, tak. Różne zaszczepić, nie? Na tym poziomie. No tak, wiesz, gdyby to była 15 sesja, a nie... Tak. Trzecia, to chodzi sprzed gry, nie? Że mają jakieś swoje doświadczenia, tam Davmon chodziłeś kiedyś, wiesz, że tam jest taki korytarz i można zderzyć to. Wtedy też jest trochę tak, no nic, ja bym kończył, przyznam szczerze. Tak, ja też. Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję koledzy. Tak, 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 tak. Ale to ciekawa zaś stara skmina na temat relacyjności. Muszę się w to wgryźć. Czy OSR albo Sandbox w takim eksploracyjnym wydaniu jest czymś dla mnie. Zobaczymy przy krasnoludach. Wiesz co, byłby, gdybyś... Ja jeszcze tylko pozwolę sobie powiedzieć. Byłby, gdyby było więcej, bo zobacz, tutaj mamy założony ten hard, nie? A teraz sobie wyobraź, że ta eksploracja jest, że tak powiem, normalnie w miarę. Nie, wiesz co, wydaje mi się, że rozumiem. Rozumiem też te puzzle, że to może być paliwo napędowe do rozgrywki, ale mnie z kolei to niespecjalnie kręci. W zasadzie mam przed sobą górę i dziurę i którędy wejść jak, to wolałbym spotkać tam właśnie strażnika i spróbować z nim porozmawiać, no nie? No więc dokładnie, no ja się zgadzam z tobą, no. My zrobiliśmy eksplorację w Krasnoludach, jak prowadziłem, na relacjach postaci. Że te NPC, które były z nami, były też wyraziste i te relacje tam były grane takie właśnie nie na siłę wrzucane ten, tylko nawet momenty na to. Te momenty obozowe dawały wytchnienie od tego ciągłego idziemy do przodu, tylko jakiś każdy mógł trochę koloru i też trochę podyskutować o tym, co widzą, co się dzieje. Nie? Wiesz, tutaj też można to było inaczej rozegrać, nie? Bo na przykład wszystkie te akcje z tymi kokonami, to mogliście naprawdę tam popaść w dyskusję, tylko że ty je rozwiązałeś bardzo prosto, bo ty po prostu od razu zaatakowałeś z baranka, to nie? No i tak już poszło. Potraktowałem kokona z baranka. No dobra, dobra. No może za tydzień ze świeżymi głowami, bo teraz trzeba po prostu się położyć. Bardzo dziękujemy Państwu za oglądanie. Dziękujemy bardzo. Widzimy się w przyszłym tygodniu. Dzięki za sesję, Maciuś. Trzymajcie się. Dziękuję. Myślałem, że nie będzie nieba jasnego. A tu się udało.
Mówisz masz. Cześć, cześć.